W czerwcu minął dokładnie rok, od kiedy tabor autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji przeszedł prawdziwą transformację dzięki zakupowi nowych ekologicznych autobusów. 1 czerwca Miejski Zakład Komunikacji wpisał się w sposób bardzo szczególny w strategię miasta Konin, Miasto Zielonej Energii. Ekologiczny i nowoczesny transport publiczny, nowoczesna komunikacja miejska stała się faktem. Z perspektywy tego czasu stopniowa wymiana autobusów na ekologiczne to było bardzo dobre posunięcie, ponieważ nie dość, że autobusy są eko, to do tego po prostu są wygodne i bardzo ładne. Transport publiczny oparty na nowoczesnych technologiach to wymóg naszych czasów. To kierunek, w którym podąża gospodarka Konina i całego subregionu. Z radością przyglądam się pomysłom, które łączą rozwój infrastrukturalny z dbałością o środowisko i działają na rzecz zazielenienia miast. To między innymi zielono-niebieska infrastruktura ma korzystny wpływ na zdrowie ludzi, poprawę jakości powietrza czy zmniejszenie hałasu. Jako Ministerstwo Klimatu chcemy nagradzać takie inicjatywy i promować je. Właśnie ekologiczny transport publiczny w Koninie został doceniony i nagrodzony podczas konkursu Miasto z Klimatem, organizowanego przez Ministerstwo Klimatu. Były dwie kategorie, miasta do 100 tysięcy i powyżej 100 tysięcy. Kilkadziesiąt miast złożyło wnioski aplikacyjne o udział w tym konkursie. Konin zajął trzecie miejsce. Minister klimatu przyznał nagrodę Koninowi za projekt związany z zakupem autobusów elektrycznych, hybrydowych oraz za całą otoczkę związaną z tym projektem, czyli kampanię społeczną zachęcającą do transportu publicznego. Przypomnijmy, że ulicami Konina od ponad roku kursuje 12 nowych ekologicznych autobusów. 6 elektrycznych i 6 hybrydowych. Ale to nie koniec. Już wkrótce w Koninie pasażerowie będą mogli jeździć pierwszym wyprodukowanym w Polsce autobusem elektrycznym.